W ostatnim odcinku e-karoserii wyliczyliśmy, ile będzie kosztowało ładowanie elektryka prądem z różnych źródeł i tym samym jazda tym elektrykiem, no i doszliśmy do wniosku, że będzie to dużo tańsze niż w przypadku auta spalinowego. Ale wy w komentarzach zarzuciliście nam, że źle zrobiliśmy, bo nie podaliśmy ceny elektryka, a przecież elektryk jest znacznie droższy niż samochód spalinowy. Mówicie, że spalinówka to za 100 tysięcy, a elektryk za 300 tysięcy. Mało tego, zadzwonili do nas ludzie z Volkswagen Financial Services i powiedzieli, że panowie, no nie róbcie sobie jaj, prąd to jedno, ale jeszcze trzeba kupić ten samochód, więc to policzcie. I w tym celu dali nam dwa samochody, jeden spalinowy, jeden elektryczny. I wyposażyli nas w coś jeszcze, żebyśmy to wszystko dla was mogli policzyć. I kupili nam takie oto tablice, żebyśmy mogli porządnie pisać, a nie niszczyć im samochody. No dobra, tu mamy najpopularniejszego Volkswagena Tiguana, czyli 1.5 TSI 150 koni ze skrzynią DSG. Ponoć ludzie najczęściej kupują taki samochód. I on kosztuje 144 990 zł. Tutaj mamy ID4, to z najsłabszym silnikiem, czyli 174 konie mechaniczne i z baterią 77 kWh. I ten samochód kosztuje 203 190 zł. Różnica, jak widać, jest niemała. Jest raczej ogromna, bo wynosi prawie 60 tysięcy zł. Ale Tiguan, a tu mamy ID4. Ale przecież nikt nie kupuje samochodu za gotówkę. Wszystkie statystyki i badania pokazują, że po pierwsze 80% wszystkich samochodów nowych sprzedawanych w Polsce kupują firmy albo osoby prowadzące działalność gospodarczą i zdecydowana absolutnie większość kupuje nie za gotówkę, tylko w różnych formach finansowania. Jedną z najpopularniejszych obecnie form jest leasing, gdzie macie wysoki wykup, ale płacicie niskie raty i dlatego policzymy to wszystko na takiej zasadzie. Pierwsze założenie 10% wpłaty własnej. Drugie założenie 4 lata. I trzecie założenie 20 tysięcy przebiegu rocznie. I przy takich założeniach mamy 10% wpłaty 14 499 zł. 20 319 zł. I teraz uwaga, ponieważ w przypadku spalinowego samochodu nie macie możliwości uzyskania jakiejkolwiek dopłaty rządowej. Natomiast w przypadku elektryka istnieje coś takiego jak program Mój Elektryk i tam możecie dostać do 27 tysięcy złotych dopłaty. Więc tu sobie przyjmujemy, że mamy dopłatę do auta 27 tysięcy złotych. Już tutaj nie ma dopłaty. Już zobaczcie, jak zmniejsza nam się z 60 tysięcy ta różnica w cenie do 30 z kawałkiem. Potem jak będziemy jechali, to wam powiem, kto może wziąć tę dopłatę 27 tysięcy złotych, jakie warunki trzeba spełnić, jaki samochód kupić. Natomiast teraz skupmy się na kwotach, ponieważ najważniejsza teraz to będzie ta rata, którą płacicie przez 48 miesięcy. Tutaj w przypadku Tiguana ta rata to będzie 1399 zł. Tu w przypadku ID4, już uwzględniając te 27 tysięcy złotych dopłaty, to będzie 1764 złote netto. Możecie sobie zweryfikować to, że nie ściemniamy. Tutaj możecie sobie kliknąć, tam jest dostęp do kalkulatorów. Wyliczycie sobie to nie tylko sami dla Tiguana, ale możecie też sobie wyliczyć to śmiało dla ID4. 10% wpłaty, 48 miesięcy spłacania rat w takiej wysokości netto, więc teraz jeszcze policzmy to szybciutko brutto. 1720 i tu też brutto. I teraz, żeby wiedzieć, ile nas kosztował samochód w tym okresie, musimy sobie już tylko dodać tę wpłatę, jaką zrobiliśmy na początku i dodać 48 rat, w tym wypadku 48 razy 1720 plus 14499, to będzie, już sięgam do swoich pomocy, słuchajcie, to będzie 97 059 zł, natomiast ID4 wyniesie nas 48 razy 2169 124 431 zł brutto. Jak dobrze widzicie, różnica
zmniejszyła nam się z początkowych 60 tysięcy złotych około do raptem 27 tysięcy złotych. A to dzięki temu, że te 27 tysięcy złotych z dopłaty rządowej Mój Elektryk zostały uwzględnione w ratach i te raty są niższe. To teraz jedziemy i powiem Wam, kto może te 27 tysięcy zgarnąć. Jak to zrobić? Tak naprawdę są dwa poziomy tego dofinansowania w programie Mój Elektryk. Jeden poziom to jest 18 750 zł, drugi poziom to 27 000 zł. To dofinansowanie w jednej i w drugiej kwocie mogą wziąć zarówno osoby prywatne, jeżeli kupujecie samochód sobie prywatnie, jak i przedsiębiorcy czy prowadzący działalność gospodarczą. Jeżeli kupujecie takie auto prywatnie, to musicie zadeklarować, że przez 2 lata go nie sprzedacie, ani nie będziecie go wykorzystywali w firmie i dostajecie 18 750 dopłaty do takiego auta. 27 dostajecie w momencie, kiedy macie kartę dużej rodziny. Czyli jesteście rodziną minimum 2 osoby dorosłe plus 3 dzieci. Jeszcze jest jeden warunek, samochód nie może być droższy niż 225 tysięcy złotych w przypadku tej niższej kwoty dopłaty dla normalnych rodzin, tak je nazwijmy, i wówczas ta dopłata to 18 750, auto nie droższy niż 225 tysięcy, natomiast nie ma tego limitu w przypadku karty dużej rodziny, wtedy możecie sobie kupić cokolwiek, najbardziej wypasionego ID5, który pewnie ze 300 będzie kosztował, czy tam ID4, ponieważ nie ma tam żadnego limitu, jeżeli chodzi o wartość samochodu, o kwotę. Natomiast jeżeli jesteście przedsiębiorcą, to co my dzisiaj wyliczamy, czy prowadzicie działalność gospodarczą, to w zasadzie ta niższa kwota dopłaty, czyli 18 750, obowiązuje tylko wtedy, gdy nie zadeklarujecie przebiegu. Natomiast jeżeli zadeklarujecie średnioroczny przebieg na poziomie 15 000 km minimum, to możecie liczyć na 27 tysięcy złotych. Jest też limit wartości samochodu, ale on wynosi 248 tysięcy złotych, więc jest całkiem wysoki. W naszym przypadku, czyli te nasze wyliczenia, dotyczą samochodu, który miałby pokonywać 20 tysięcy rocznie, a przez 4 lata to da 80 tysięcy kilometrów, więc spokojnie możemy mówić o tym, że bierzemy na niego dopłatę w wysokości 27 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o tą opcję finansowania w leasingu z niską ratą, którą my wybraliśmy, bo wybierają też coraz więcej klientów, wygląda to w ten sposób, że po okresie leasingowania, czyli spłacania tych rat, w naszym przypadku, jak widzieliście, to 48 rat, 48 miesięcy, decydujecie, co chcecie zrobić. Albo zwracacie samochód do dealera i bierzecie sobie kolejny w takiej samej formie i dzięki temu cały czas jeździcie nowym autem. Druga opcja jest taka, że wykupujecie samochód tym, którym jeździliście. Ile ten wykup będzie wynosił, to zależy oczywiście i od modelu, od tego, jak Wam to Volkswagen wyliczy, od tego, jakie są wartości rezydualne. I trzecia opcja, oddajecie po prostu samochód, nie bierzecie kolejnego i zostajecie na lodzie z niczym. Jeszcze wracając na chwilę do tego programu Mój Elektryk, no to musicie oczywiście wypełnić formalności, czyli oddać się tej biurokratycznej przyjemności. Na szczęście nie musicie tego robić sami, bo jak pójdziecie do Volkswagena, to w ramach całej tej usługi oni pomogą Wam i wypełnić ten wniosek i wszystko załatwią tak, że de facto odbędzie się to całkowicie bezkonfliktowo i nie będziecie musieli tracić czasu na urzędniczą wojnę, tak to nazwijmy. Ale przecież samo kupno samochodu, jak wszyscy dobrze wiemy, to nie wszystko, bo niektórzy nawet mówią, że nie sztuką jest samochód kupić, sztuka jest go utrzymać. Serwis, paliwo, to głównie o takie koszty chodzi. I teraz sobie to policzymy. Jak to wygląda właśnie porównanie ID4 z Tiguanem, jeżeli chodzi o koszty? W obu przypadkach przez te 4 lata musicie zrobić 2 serwisy. W przypadku tego samochodu jeden serwis to 1408 zł. W przypadku tego auta jest znacznie tańszy, bo tylko 648 zł. Tutaj mamy 2 serwisy po 1408 zł. A tu są 2 serwisy po 648 zł. Czyli tu 2 serwisy kosztują nas 2816 zł, a tu 2 serwisy kosztują nas 1196 zł. 1296, przepraszam.
No i teraz przechodzimy do czynności najważniejszej. De facto, skoro uwzględniamy serwis, powinniśmy też uwzględnić stawkę ubezpieczeniową przez 4 lata. To jest niestety na sztywno niepoliczalne, bo ponieważ każdy ma inne warunki ubezpieczenia. Ubezpieczyciele teraz te elektryki trochę też promują, więc to ubezpieczenie w ich przypadku jest niższe, chociaż tak naprawdę samochód jest droższy. Więc tutaj byśmy się, jest tyle różnych stawek ubezpieczeniowych, tyle zniżek, tyle korporacji, które ubezpieczenie udzielają, tyle brokerów i tyle różnych promocji w samych salonach, że byłoby to po prostu niewiarygodne, jakbyśmy to zaczęli wyliczać, więc tego nie wyliczamy. Możemy natomiast policzyć dosyć wiarygodnie to, jakie będą wydatki na paliwo i na energię, bo znamy i koszt energii, i znamy koszt paliwa. On jest mniej więcej stały, a przynajmniej porównywalny na wszystkich stacjach i we wszystkich elektrowniach. Natomiast, żeby to wyliczyć, musimy przyjąć jakieś wartości zużycia tej energii przez ID4 i zużycia paliwa przez Tiguana. I przyjmiemy wartości fabryczne. Tak, wiemy, że rzadko jest tak, żeby samochód Wam palił tyle, ile mówi producent, albo żeby zużywał tyle prądu, ile mówi producent. Ale żebyśmy mieli jakikolwiek punkt odniesienia, to w obu przypadkach musimy po prostu wziąć wartość fabryczną i taką weźmiemy. To policzymy, ile będzie kosztowało przejechanie 100 km na początek. W przypadku Volkswagena zużycie paliwa tej wersji 1.5 TSI ze skrzynią DSG w wersji Life, czyli podstawowej, to jest 6,9 litra benzyny. Tu napiszemy paliwo, żeby się nikomu nie pomyliło. 6,9 litra razy, bądźmy optymistami, paliwo stanieje i będzie po 7 zł. Razy 7. To oznacza, że 100 km przejeżdżamy za 48,3 zł. 100 km, 48 zł i 30 groszy. W przypadku ID 4. Musimy przyjąć tak naprawdę dwie wartości. Pierwszą, kiedy ładujemy go w domu z nocnej taryfy i sprawdziłem po ostatnich podwyżkach, ten prąd w nocnej taryfie kosztuje dokładnie 40 groszy za kilowatogodzinę, już ze wszystkimi opłatami dystrybucyjną i tak dalej, a samochód zużywa 17 kWh energii. Czyli bierzemy 17 kWh, duże W, małe H, razy 0,4 i to się równa 6,8 zł za 100 km. Ale przecież w przypadku elektryka nie zawsze mamy możliwość ładowania się w domu. Czasami jedziemy w trasę i ładujemy się z ładowarek publicznych. W tym wypadku sobie załóżmy, że to będzie 17 kWh razy 2. Czyli po 2 zeta będzie ten prąd. To będzie 34 zł. A jest taki prąd, a że jest taki prąd, to możecie sobie kliknąć tu i obejrzeć właśnie ten odcinek sprzed 2 tygodni, gdzie tłumaczyliśmy, w jakim źródle, ile dokładnie kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego. Dobra, czyli mamy dwie tutaj wartości za przejechanie 100 km. 6,8 zł w przypadku prądu z domu w nocnej taryfie albo 34 zł. I załóżmy sobie, że 80% czasu i na 80% dystansu ten samochód będzie się ładował właśnie tutaj, czyli za te 6,8 zł za 100 km, a przez pozostałe 20% czasu z tych 34 zł. Samochód przez 4 lata przejeżdża 80 tysięcy km, czyli tę wartość 48,3 musimy pomnożyć przez 800. To są wydatki na paliwo w okresie 4 lat poniesione w Tiguanie. 38 640 zł. Tu założyliśmy, że to 80% czasu, 80% z 80 tysięcy km, to jest 64 tysiące km. Czyli to 6,8 razy 640. To się równa 4352 zł. Wydacie w ciągu 4 lat 48 miesięcy na ładowanie ID4 w domu. Ale do tego dojdą wydatki na szybkich ładowarkach na 16 tysięcy km, czyli to będzie 34 zł razy 160, to 5440, razem to będzie 9792 zł. Różnica jest prawie 30 tysięcy zł pomiędzy wydatkami na energię elektryczną, a na paliwo, i to tańsze paliwo, bo założyliśmy, że będzie kosztowało 7 zł. I teraz wielkie resume. Tiguan ID4. Suma rat oraz opłaty wstępnej. Serwis. I wydatki na paliwo. Trzy najistotniejsze czynniki,
które bierzemy pod uwagę w tym wypadku w czteroletnim okresie eksploatacji samochodu. I zobaczcie, co się teraz dzieje. 138 515 i ID4. Nie, nie zaryzykuję jeszcze stwierdzenia, że elektryki są tańsze niż samochody spalinowe. Natomiast nie jest już też tak, że jest jakaś gigantyczna różnica w kosztach. Owszem, jak spojrzycie na cenniki, to nadal może Wam się wydawać, że to jest dużo za dużo. Natomiast kiedy zaczniecie sobie to kalkulować, wyliczać na przestrzeni 3 czy 4 lat, oszczędności, jakie poniesiecie przede wszystkim dzięki temu, że ładujecie go prądem, a nie tankujecie paliwem, no to mówią same za siebie w tym wypadku. Co więcej, w przypadku tego samochodu może być tak, że macie panele fotowoltaiczne na dachu i w ogóle całkowicie za darmo go sobie ładujecie. Żeby sobie za darmo tankować to auto, to musielibyście zrobić odwiert na ogrodzie, sprawdzić, czy macie złoże ropy, wybudować szyb naftowy, następnie rafinerię i wtedy może byście jeździli nim za darmo. Tutaj wystarczy kupić panele fotowoltaiczne i jeździcie za friko. Oczywiście, możemy znowu mówić o zasięgach, o tym, jak ta bateria będzie eksploatowana i znowu będziecie mieli w komentarzach mnóstwo wątpliwości. Ten odcinek był tylko po to, żeby pokazać naocznie, nie wstydzimy się tego, że to była współpraca z Volkswagen Financial Services, bo wszystko my sami dokładnie wyliczyliśmy. I ten odcinek był po to, żeby pokazać Wam, że to nie są już różnice liczone w dziesiątkach czy w setkach tysięcy złotych, jak niektórzy twierdzicie, jeżeli chodzi o różnicę w cenie samochodu, bo nikt na tę cenę dzisiaj w ten sposób nie patrzy. Kupujemy samochody w leasingach, na raty i jak sobie sumujemy wszystko w czteroletnim okresie eksploatacji, to te liczby mówią same za siebie.